Kochani, jest już z nami zespół. Zespół Kenzo. Witam was bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witam. Witam serdecznie. Witam, witam. Za chwilę dowiecie się, co sądzą o muzyce disco polo nasi dzisiejsi goście, ale zanim przejdziemy do pytań, zanim przejdziemy do tych wszystkich skomplikowanych wypowiedzi, kochani, najpierw rozdajemy dwa single zespołu D-Bomb, Shake Your Boom Boom. Jeżeli macie ochotę otrzymać taką właśnie płytkę takiego singla, trzeba wysłać SMS-a standardowo o treści DS pod numer 72212. Pierwsza i czwarta osoba otrzymuje taką właśnie płytę. A więc do dzieła, kto pierwszy, ten lepszy, nasza standardowa zasada. A teraz przechodzimy do pytań. Słuchajcie, powiedzmy wszystko o początku. Właściwie powiedzcie wszystko od początku. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęła wasza kariera z muzyką? Przygoda z muzyką? Dlaczego disco polo? No bo to jest takie zawsze nurtujące pytanie. Czy wcześniej mieliście do czynienia z jakimiś zespołami? Jeżeli tak, to z jakimi? No tak, nasze dość dawno kariera zaczęła się, kariera, może trudno nazwać to karierą, natomiast przygoda z muzyką zaczęła się jakieś, bynajmniej moja, 10 lat temu. Wspólnie z Pawłem Bieleckim założyliśmy zespół Libo, także z Pawłem Kucharskim i Darkiem Wierzchowskim z grupy Top One powołaliśmy do istnienia ten zespół. Jeździliśmy wspólnie na koncerty z grupą Top One i z grupą Libo. Później nasze drogi troszkę się rozeszły i razem z Grzesiem zaczęliśmy nagrywać, troszkę śpiewać, lubimy sobie pograć razem na gitarze i napisaliśmy kilka numerów, spodobało się to, niedługo okaże się płyta. Dobra, to teraz powrócę do twojej wypowiedzi, powiedz mi, dlaczego w takim razie zespół Zibo już nie funkcjonuje? Nasze drogi się rozeszły z tego względu, że Paweł postanowił zagrać coś oddzielnie. Ja zacząłem śpiewać także, wcześniej jak grałem, komponowałem wspólnie z Pawłem, natomiast Paweł zajmował się wokalem. Ja postanowiłem troszkę pośpiewać i dlatego razem z Grzesiem założyliśmy zespół Kenzo. A jak to wygląda u ciebie? Czy wcześniej też miałeś coś do czynienia z muzyką, czy też właśnie z taką, jaką tworzysz teraz, czy zupełnie odmienny gatunek? Znaczy ja to jestem akurat nowy tym, bo Mariusz jest bardziej doświadczony w tym. No też mi się zawsze podobała muzyka i zawsze była to, no nie zawsze było to diskopowo może. Ale ta muzyka była zawsze rytmiczna, taneczna, także zawsze mnie ciągnęło do tego, a tutaj akurat poznaliśmy się z Mariuszem, nawiązaliśmy taką współpracę, także wszystko jest fajnie, bo cieszę się, że akurat tam nam, jak zaczęliśmy i nam się udaje to i no, jest fajnie. Dobra, to teraz zacznę zadawać pytania trochę bardziej ostre. Powiedzcie mi, dlaczego w takim razie disco polo? Czy dlatego, że chcieliście się wylansować, czy dlatego, że chcieliście zarobić dużo kasy, no bo mówi się, że disco polowcy to mają tyle kasy, że jeżdżą Mercedesami, kupują sobie domy. Jak to jest z waszej strony? Czy po prostu chcieliście tworzyć taką muzykę? No, myślę, że z tą kasą to tak to wszystko chyba są takie mity. Natomiast myślę, że disco polo, dlaczego? Ogólnie nazwa disco polo. Myślę, że to jest muzyka taneczna, dance'owa, który ludzie lubią się przy tej muzyce pobawić. My także lubimy, gdzieś pojechaliśmy, pośpiewać, pograć muzykę taneczną. Dlatego może... Prosta muzyka, tak, rytmiczna. No ale skąd w ogóle pomysł na to, żeby być artystą? Czy parcie na szkło, kasa, czy co jest? Coś jeszcze? Nie, ja mi się wydaje, że to jest właśnie bardziej tak z miłości do muzyki. Tak. To jest robienie takiego coś dla siebie, nie najpierw dla kogoś, dla kasy. Siebie, no, bo miło jest fajnie wziąć, pograć sobie, pośpiewać sobie przy tym, jest miła atmosfera, są ludzie, którzy się bawią i ja myślę, że to jest tylko dla siebie się robi, a co będzie później, no to czas pokaże. No. Myślę, że ogromną satysfakcję sprawia to, że jedziemy na koncert, ludzie się bawią, śpiewają razem z nami. Dobra, za chwilę porozmawiamy o waszych koncertach, o waszych szaleństwach i o tym, co będzie za moment, co jeszcze zobaczycie w programie, ale zanim to zrobimy, już mamy jedną płytkę rozdaną. Uwaga, uwaga, osoba, która otrzymuje tą właśnie płytę, to osoba o początku numeru 513, a końcówka 698. Gratulujemy drugą osobą, która będzie mogła słuchać sobie kawałka Shake Your Boom Boom. Jest osoba, która ma początek numeru 663, a końcówkę 775. Gratulujemy serdecznie, płytka trafia właśnie do ciebie. Natomiast my powracamy do pytań. Mamy pytania też od widzów. Ile płyt wydaliście? Co więcej, co możecie powiedzieć o swoim zespole? Ile płyt wydaliśmy? Płyta jest już ukończona, natomiast materiał jeszcze się nie ukazał na naszym rynku. Jesteśmy w trakcie negocjacji z firmami fonograficznymi, które wydają płytę. No dobra, no to dlaczego w takim razie ktoś miałby was wydać? Co jest takiego nowatorskiego w waszej muzie, czego nie było, powiedzmy, do tej pory na rynku muzycznym, jeżeli chodzi o disco polo? Co takiego, co jest takim smaczkiem, który ma przyciągnąć odbiorców? Ktoś kiedyś powiedział, że rzeczy najprostsze są najbardziej lubiane.
O tak. I staram się dalej to robić, a trafiać do ucha, no do tańca i po prostu prosta muzyka, która trafia prosto do ludzi. Bez żadnych takich nowatorskich, takich za bardzo nowatorskich. To za chwilę porozmawiamy o tekstach, za chwilę również przejdziemy do tytułów waszych piosenek. Natomiast zanim to zrobimy, chciałabym tylko powiedzieć, że teraz czas dla wszystkich tych, którzy marzą o jakiejś płycie, marzą o konkretnym zespole. Teraz wyciągnijcie telefony komórkowe. Pamiętajcie, jeden SMS może spowodować, że na przykład otrzymacie płytę Toplessu albo na przykład Zenek Martyniuk, zespół Akcent. Boys Classic, wszystkie płyty tak, jakie tylko chcecie. SMS o treści DS. Następnie wasz wybór, czyli nazwa zespołu, wysyłamy pod numer 74212. 10 płyt jest do wygrania. 10 płyt może otrzymać ktoś, kto po prostu wyśle SMS-a. Co piąta osoba zostanie nagrodzona. Co piąta, co dziesiąta osoba otrzymuje od nas właśnie taką płytkę, jaką tylko sobie wymarzy. A więc SMS o treści DS, następnie nazwa zespołu. Do dzieła, kochani. Czekam na wasze propozycje i na oczywiście wasze oczekiwania co do poszczególnych płyt. SMS o treści DS, następnie nazwa zespołu pod numer 74212. Czekam na te osoby, które chcą zgarnąć płyty i powracam znowu do pytań. Jakie są nazwy waszych piosenek? Jakie są tytuły waszych piosenek? No bo wiadomo, nie ma waszej płyty, nie ma waszej strony internetowej, nawet nie ma informacji o was w internecie. Wszystko przeszukałam, wyświetliły mi się również jakieś niecenzuralne strony, więc już zamknęłam to wszystko. Powiedzcie mi, jak to jest z wami, jakie to są piosenki, jaka to jest muzyka i co tam znajdziemy w treści? Muzyka. Muzyka, myślę, że teksty, jeżeli chodzi o teksty, to zazwyczaj teksty są o miłości. Piosenki były pisane dla dziewczyn. No pięknie, ale jakichś konkretnych dziewczyn, waszych wybranek, czy po prostu do wszystkich dziewczyn, które was oglądają? Teraz? Myślę, że do wszystkich dziewczyn, które nas teraz oglądają. No tak. To pojechaliście. No dobra, powiedzcie mi, o czym jeszcze są te teksty? Tylko i wyłącznie o miłości? Myślę, że tak. To tacy romantycy z was? Czasami. No ale dobra, o czym konkretnie? O miłości tragicznej, o wielkich rozterkach miłosnych. O czym są te teksty? Czy one są takie, że się cieszycie z tego, że miłość nadeszła, czy właśnie czekacie na tą miłość? No jak to jest? Opowiedzcie trochę. Tak, myślę, naprawdę to każdy czeka na taką spełnioną miłość. Chociaż niektórzy to się bardzo ukrywają z tym i sami sobie w środku kłamią, że tego nie ma. No. A tu jest akurat przeniesiony na papier i na słowa w piosence, także to jest tak jak ta piosenka jest prosta, są proste słowa i ja myślę, że to takie trafiające. To, no. Kto pisze teksty u was? Tekstami zajmowałem się ja, no i muzycznie także Grzesiu pomaga mi aranżacyjnie, troszkę materiał nagrywał Janek Bańkowski w studiu Białymstoku w Czarnej Białostockiej. Ja myślę, że brzmi to nieźle. Rozumiem. Powiedzcie mi, czy śpiewacie razem, czy na przykład w zależności od piosenki? Grzesiu pomaga mi w refrenach, śpiewa w refrenach. No tak. No, to zapowiada się niezła muza. Cały czas w podkładzie możecie usłyszeć piosenki naszych dzisiejszych gości. No i właśnie, porozmawiajmy jeszcze na temat nazwy zespołu, ponieważ Kenzo kojarzy mi się z perfumami. No jakby nie patrzeć, są to perfumy, znane perfumy, znana marka. Tak jest. Jak to jest z wami? Wiem, że to jest od nazwiska, natomiast nasi widzowie nie wiedzą. No, powiedzcie mi, skąd nazwa i dlaczego akurat tak? Skąd nazwa? Byliśmy akurat w sklepie, kupowaliśmy perfumy, Grzesiu mówi, o, te są bardzo fajne. No i tak zostało. Stała nazwa Kenzo. No dobra, no to w takim razie trochę takie płytkie, powiedziałabym. No, ładne perfumy, no to fajnie. Jeżeli ale są też perfumy Barbie na przykład. Są, no, ale no Barbie, też ładnie pachną. To w ogóle pasuje, aczkolwiek może nie. Britney Spears, też są perfumy, J-Lo, słuchajcie, no trochę tego jest. Ale nie jesteśmy chyba podobni do Britney Spears, do czego? No dobra, to teraz Enrique Iglesias też ma swoją markę perfum. Dlaczego akurat? No ale dlaczego? Po prostu no, podeszliście... Tak, najpierw perfumy się okazały, a później myśmy byli. Także, bo zawsze są artyści, bo dopiero później perfumy. A to okazuje się, że najpierw były perfumy, a później byli. Dobra. My rozdaliśmy już 6 płyt. 6 płyt zostało rozdanych, między innymi Classic, Boys. Płyty zostały rozdane. Po programie skontaktujemy się ze zwycięzcami. Jeszcze 4 płytki. 4 płytki czekają na osoby, które mają ochotę otrzymać coś fajnego. DS, następnie nazwa wykonawcy. Wysyłamy pod numer 74212. A teraz kolejne pytania. Na przykład, jaki macie stosunek do hip-hopu? Ktoś napisał takiego właśnie SMS-a. Czy lubicie hip-hop? Jeżeli tak, to jakie zespoły?
Szczerze powiem, ja doceniam artystów wszystkich. Każdy rodzaj muzyki, każdego, który tworzy jakąś muzykę. Nieważne, czy jest to hip-hop, czy jest to metal. Myślę, że jeżeli ktoś tworzy muzykę, jest to okej. Nie mam nic do żadnej muzyki. Jest. Jeżeli jest to dobra muzyka, to jak najbardziej. A co zrobicie, jeżeli powiedzmy, no bo wiadomo, że hip-hopowcy są kontrowersyjni, tworzą muzykę taką, jaką lubią, tworzą muzykę o tym, co się dzieje dookoła i są bezpardonowi. Co zrobicie, jeżeli nagle pojawi się wasz kawałek i za chwilę hip-hopowcy zrobią jakiś kawałek, który was jakoś tam ośmiesza? Czy będzie kontratak, czy dostawicie to spokojnie? Absolutnie nie. Jeżeli trafi, nasza piosenka trafi i ktoś ją zauważy i ktoś zajmie się tym, żeby coś przerobić, myślę, że super. Bardzo chętnie, ja bym chciał usłyszeć jakąś przerobioną piosenkę naszą. Za chwilę dowiecie się bardzo wielu informacji na temat właśnie zespołu Kenzo, na temat wokalistów zespołu Kenzo i również otrzymacie informacje, gdzie można zobaczyć zespół Kenzo na żywo. Natomiast to za moment, dlatego że w tym momencie zapraszam was na teledysk. Możecie potańczyć, posłuchać sobie muzyki, no i cały czas przypomnimy również o tym, że możecie otrzymywać płyty. 4 płyty czekają na kolejnych zwycięzców, a ja zapraszam was na teledysk zespołu Topless. Oświadka. Witam was ponownie po przerwie. Już chciałabym tylko powiedzieć, że płyty, 10 płyt zostało rozdanych. My skontaktujemy się z wami po programie. Otrzymacie ode mnie takie płyty, jakie tylko chcecie. Zadzwonimy do was na pewno po programie i to od razu. Natomiast w tym momencie rozdajemy płytę Wieczni Łowcy zespołu Boys. Jeżeli chcecie otrzymać taką właśnie płytkę, to wysyłamy smsika o treści ds.boys pod numer 72212. Płytka czeka na swojego zwycięzcę, płyta czeka również na swojego posiadacza, a ja powracam do pytań. Między innymi jest pytanie, gdzie koncertujecie? Gdzie są wasze najbliższe koncerty? Gdzie was można zobaczyć? W najbliższym czasie, bodajże 7 lipca w Gnieźnie. Tak. Jeszcze jakieś kolejne daty, czy tylko i wyłącznie Gniezno? Musielibyśmy spojrzeć, ale nie pamiętam. Nie, już też nie pamiętam. Agencja koncertowa, która zajmuje się organizacją koncertów. Jeszcze nie widzieliśmy rozpiski na nas. No dobra, no to powiedzcie mi, jak wasi fani mają was szukać, skoro tak, nie ma strony internetowej, nie ma żadnych informacji. Gdzie oni mają znaleźć informacje na wasz temat? Myślę, że niebawem ukaże się informacja w internecie. Zaczynamy tworzyć stronę. A kiedy planujecie waszą płytę? Myślę, że w przeciągu 3 miesięcy okaże się wszystko i powinna okazać się na rynku. No dobra, to powiedzcie mi, jakiej wy muzyki słuchacie na co dzień? Czy słuchacie muzyki disco polo, czy zupełnie odmiennego rodzaju muzyki? Nie wiem, jazzu, R&B, soul? No nie, jeżeli chodzi o mnie, to akurat nie. Jazzu może nie, natomiast myślę, że muzyka taneczna, troszkę popu, grup popowych. A czy chcieliście się teraz strzelić? Bo tak jak mówiłam na początku, teraz jest taki szał na muzykę disco polo. Wszyscy robią muzykę disco polo. Dzisiaj Szaza była w jednej ze stacji telewizyjnych. Cały czas jest lansowany nurt muzyki disco polo. Dzięki temu telewizje zwiększają sobie oglądalność, radia oczywiście też, słuchalność. Jest taki ogromny boom, jeżeli chodzi o muzykę disco polo. Czy wy chcieliście się wstrzelić w to boom? Idealnie po prostu tak, żeby odnieść sukces, zarobić dużo kasy. O to wam chodziło? No niekoniecznie. Nie o kasę. Nie, niekoniecznie może o kasę. Natomiast lubimy, tak jak mówiliśmy, lubimy coś tworzyć, pisać piosenki, grać. A że akurat teraz ta muzyka powraca, no fajnie, cieszymy się bardzo. A kiedy konkretnie powstał wasz zespół? Materiał został nagrywany 4 lata temu. Zaczęliśmy pierwsze początki tego zespołu. Wiesz, pomaga nam trochę też Paweł właśnie z dawnego zespołu Zibo. No i materiał powoli był nagrywany i teraz został ukończony. A na przykład nie macie czegoś takiego, no bo niektórzy ludzie wypowiadają się pozytywnie, ale niektórzy też negatywnie na temat muzyki disco polo. Tak. Jaki wy macie stosunek do tej muzyki? Ja powiem tak, dużo ludzi mówi, że tej nie słucha tej muzyki, że po prostu też nie mówi. Ja jadąc później, widząc ludzi, młodych ludzi, szczególnie z dobrymi autami, leci disco polo. I nawet na niektórych klubach, ostatnio akurat byłem w klubie, w którym leci normalna muzyka taneczna, po połowie imprezy był dany kawałek disco polo i ci ludzie, którzy siedzieli przez całą imprezę na krzesłach, po prostu ruszali się bawić do tej muzyki, bo to jest to prosta muzyka, która właśnie trafia tanecznie i słuchowo też, no. Właśnie dlatego to, czy faworyzujemy to, no ja wiem.
zwykła, normalna muzyka. Kto komu się podoba, to proszę bardzo. Komu nie, niech zostawię to siebie. No dobra, a kto jest waszym idolem, jeżeli chodzi o muzykę disco polo? Boys, Classic, Shaza, jakie zespoły, jakie ekscytki? Idolem? No, znaczy, znamy dużo, przynajmniej ja spotkałem się z wieloma artystami, zespołami. Jeszcze niegdyś ja grałem w zespole Zibo, troszeczkę jak jeździliśmy z grupą Top One. Myślę, że sentyment do grupy Top One. Ale, bo powiedzcie mi, bo tak naprawdę zespoły, o których mówiłam, czyli Boys, Classic, Shaza, są to prekursorzy muzyki disco polo. No i na takiej chyba muzyce się wzorowaliście. Powiem szczerze, wzorowaliśmy się. Staraliśmy się nie wzorować na nikim. Chcieliśmy robić to, co przyszło nam do głowy i staraliśmy się nie wzorować na nikim. No dobra, słuchajcie, my już rozdaliśmy płytkę Wieczni Łowcy. Płytka została rozdana. Uwaga, uwaga, początek numeru, już mówię, 516, a końcówka 316. Gratulujemy serdecznie, a teraz rozdajemy płytę zespołu Akcent. Za chwilę będziemy rozdawać również płytę, którą wy wybierzecie, tak więc mam nadzieję, że coś fajnego przygotujecie dla naszych widzów, a w tym momencie płytka zespołu Akcent, platynowe przeboje, a więc do dzieła SMS o treści ds.akcent. 72212, płyta czeka, kto pierwszy, ten lepszy. Tak więc już ją zostawiam i płyta czeka na zwycięzcę. Dobra, powiedzcie mi, jakich kawałków lubicie słuchać najbardziej, jeżeli chodzi o muzykę disco polo? Czy na przykład, no dobra, nic nie mówię, jakie to są kawałki? Jakie kawałki, jakich zespołów? Myślę, że Top One, Boys, widzę płyta Łukasza. Wszystko, każda muzyka jest fajna w tych zespołach. A czy planujecie połączyć siły i na przykład nagrać jakiś kawałek z innym zespołem? Nie wiem, właśnie tak jak mówiłam, Classic, Boys, Top One. To znaczy nie, na razie jeszcze nie mieliśmy takiej, nie przyszło nam to do głowy. Kiedyś wspólnie pisałem także parę utworów dla grupy Zibo razem z Pawłem Kucharskim, z Darkiem Zwierzchowskim z grupy Top One, więc już troszeczkę, że tak powiem, coś na ten temat tam można powiedzieć, że było kiedyś tam. Dobra, to w takim razie ja przez sekundkę was nie będę męczyć, zostawiam was na chwilę relaksu i was oczywiście zapraszam na krótką przerwę, za chwilę wracamy, tak więc kochani, przygotujcie się, płyty, no i oczywiście muzę, a także coś wyjątkowego. W dzisiejszym programie chłopaki zaśpiewają na żywo, ale to za moment.